O, przepraszam. Strasznie szybko, kolego, chyba z fitness klubu wróciliście. Spieszyłem się, tak. Mało czasu. Czekam na ciebie już pół godziny. Wiem, autobus mi uciekł. Witam bardzo serdecznie, właściwie witamy w kolejnym odcinku programu. Oczywiście dzisiaj dwa materiały. Właśnie, jeden z kosmosu, można powiedzieć. Rzecz miała dotyczyć wielkich gwiazd do tej kamery. Dzień dobry. Widać mnie? To ja proszę do szesnastki. Proszę Państwa, mieliśmy zająć się dzisiaj polskimi gwiazdami. Gwiazdami, które wszyscy znają, ale jak grom z jasnego nieba spadł nam temat z Księżyca. I tym się właśnie dzisiaj zajmiemy. Między innymi, ponieważ wszystko zaczęło się od tego, że ruszyliśmy naszym redakcyjnym samochodem w poszukiwaniu pewnego tematu. Proszę. Nie będziesz mi rozkazywał, co ja mam robić. Tak się zaczęło. Skorzystaliśmy z propozycji Centralnego Ośrodka Informacji Turystycznej i ekipa telewizji wybrała się w podróż na pewną giełdę staroci, żeby sprawdzić pogłoski naszego niezależnego źródła o rzekomej sprzedaży jednego z masztów Arki Noego. Stop. Niech pan cofnie. Wystachu, bo ktoś. Nagle jednak oczom naszym ukazało się ogłoszenie przyczepione do latarni, które postanowiliśmy sprawdzić. No zobaczymy, proszę Państwa, dokąd nas zaprowadzi ten kawałek papieru. To podaj mi numer. 98. Halo? Dzień dobry, z panem Zdzisławem. Dzień dobry, panie Zdzisławie. Program oczywiście System się kłania. Chcielibyśmy wpaść do pana, porozmawiać o tym pana projekcie i tym pomyśle. Dobrze? Dobrze, panie Piotrze. O, tu. No to idziemy. W takim razie włącza mikrofon. Chodź, kolega. Proszę. Tu. Jest. Chodź. Program oczywiście. Pan jest panem Zdzisławem? O, nie, Tomaszu. A co tu chodzi? Może pan z nami porozmawiać? My przyjechaliśmy, to chyba z panem rozmawiać. Ale panowie, pod jednym warunkiem, dobra? Ja tu jestem Acapulco. Nie chciałbym, żeby coś się dostało do telewizji, dobra? Dobrze. Nie, chodźmy może na ogród. No właśnie, niech pan opowie, chodzi z tą pana działalnością. Jak to reklama na Księżycu? Słucham, skąd pomysł w ogóle? Ale właściwie to, co panowie chcecie wiedzieć. No nie, no skąd ja się zaczęło, jaka była inspiracja? A inspiracja? No szłem kiedyś z biura po prostu do siebie na dom i tak sobie marzyłem, co by tutaj zrobić, po prostu jakiś przełom technologiczny. I zobaczyłem po prostu Księżyc i wymyśliłem sobie, że jeszcze nikt nie użył go jako medium. Przemyślę jako takim, prawda? Czy pan rakiety nie ma, pan tym nie poleci. Ale nie może pan sobie wyobrazić czegoś innego. Rzutnik, normalnie mam taką soczewę wyszlifowaną diamentową i rzucam reklamy po prostu ze slajdów na Księżyc, stąd, z mojego warsztatu. Na tarczy księżycowej jest będzie tarcza po prostu... księżycowa, proszę pana, świeci, odbija światło i pan chce jeszcze na... No i na doskonale, po prostu jest to ekran, czy pan nie rozumie? Wie pan, ile jest dni bez tych bezchmurnych? Średnio mamy w roku 47 dni bezchmurnych. Niech pan sobie teraz przeliczy. 47 dni razy 400 milionów złotych za jedną reklamę, no to się chyba opłaca, co nie? Jeszcze pracujemy nad specjalnym systemem odgonu chmur. Jak jest chmurne niebo, no to nie ma wtedy interesu, no bo nic pan nie zareklamuje. Natomiast jeśli jest bezchmurne niebo, no to lecimy z reklamami od rana do nocy po prostu. To znaczy od nocy do rana, cały czas, non stop. A jak pan wie, tutaj jeżdżą samochody, chodzą ludzie, cały czas coś się dzieje i ludzie są podatni na tą reklamę. Panie Trzos, dosyć tych żartów, dobrze? Ja już robiłem... Skąd ten pomysł? Robiłem już w reklamie. Nie, skąd pomysł? A, pomysł na działalność na Księżycu. No. I widziałem film o Supermanie Nietoperzy. I on miał taki przyrząd i wyświetlał swoje logo na Księżycu. No i ja niedużo się zastanawiałem, żeby zastosować ten sam po prostu jakby motyw działania w swojej twórczości. Proszę pana, a
A mógłby pan pokazać, jak to działa, bo wie pan, my jesteśmy jednak sceptykami. Ja panu nie powiem wszystkich szczegółów. Konkurencja nie śpi. Chińczycy już mają soczewkę taką, ale dużo mniejszą, mam 2 mm. W każdym razie chodzi o to, że rzucamy reklamy po prostu za pomocą ogromnej pryzmatycznej soczewki. Obraz wielkości jednego multimikrometra potrafi rzucić na Księżyc i spowodować, że cała powierzchnia Księżyca pokrywa się na przykład jakimś logo. To teraz czy wieczorem? Jak pan teraz zobaczy? Jak pan chce, żebym emitował reklamy na Księżyc? A gdzie ma pan Księżyc? Na Słońcu się nie da emitować reklamy, bo Słońce jest miliard lat świetlnych stąd. I moja reklama szłaby na Słońce, proszę pana, 200 tysięcy lat. To kto by potem mi kupił taki produkt za 200 tysięcy lat? Mamy co, przyjechać wieczorem, żeby... Przyjecie, panowie. O 20 zrobimy sobie herbatę, pogadamy po tego, ja wam to pokażę. No dobrze. Urządzenie jest, czeka, tylko włączam i panowie widzicie. No dobrze. Przyjdźcie do mnie, panowie, o 20, 21, zrobi się ciemno. Posiedzimy, pogadamy, zaparzę kakao. Wtedy wam pokażę. Ale jak przyjedziecie, to będzie tylko tak, cyk, cyk. Wie pan, minuta kosztuje 200 tysięcy dolarów, ale wam pokażę. No dobrze, to my skoczymy w takim razie na giełdę z tych... Zapraszam, wieczorkiem, dobrze? Dobra, o 20. A teraz sprawdźmy tą wartość. Nie, no dobrze, teraz pojedziemy na tą giełdę. Jedziemy w stronę granicy. Mamy do dyspozycji dwa przejścia leżące od siebie w odległości 10 km. Zobaczymy oba. Czy są jakieś kłopoty? W chwili obecnej kłopotów już nie mamy. Proszę państwa, jest minus 60 stopni. Bazar... Na kole, Warszawa. Tak, jesteśmy tu po to, żeby sprawdzić doniesienia niezależnego reportera o tym, że podobno jest tutaj do sprzedania maszt z Arki Noego. Idziemy potwierdzić bądź zaprzeczyć temu. Ma pan może maszt od Arki Noego? Nie ma pan, nie u pana. Przepraszam, czy maszt od Arki Noego dostanę? Nie. Nie ma. To? Coś? Przepraszam bardzo, czy ma pani może maszt od Arki Noego? No właśnie porwał wiatr. Wiatr porwał. Dziękuję bardzo. Wiatr porwał masz? Proszę państwa, to jednak jest jakieś ziarno prawdy. Się okazuje, jak wiatr porwał, to znaczy, że był. Tylko teraz nie wiadomo, czy szukać na drzewach, czy na innych stoiskach. Zaraz jeszcze będziemy się przekonywać o tym. Kolego, wszystko na to wskazuje, że jeżeli masz został porwany, to tam mógł polecić naprawdę dalej. No mógł, ale jednak się okazuje, że to nasze źródło niezależne jest absolutnie wiarygodne. Ja to bym jednak nie rezygnował z poszukiwań, może się gdzieś zahaczył na dach. A jeżeli nie masz, to może chociaż rozrząd od Warburga. Chodźmy, zobaczymy tutaj. Czy... Patrz, tamten facet, to nie jest pan Berliński, ten słynny aktor? Ten tyren. No chodź, zobaczymy po cichu. Przepraszam, halo? Dzień dobry, po ile futro? Nie, halo? To pan Damiński? Panie Macieju, ale jedno pytanie, błagam. Jedno pytanie. Panie Macieju, ale nie, błagam. To pan. Nie, ja tu nie, to nie. Jest mi strasznie miło, że... Nie, pan wyłączy. I kasetkę dla mnie. No, panie Mateuszu, nie wygląda to różowo, nie wygląda. A nie wygląda? Niestety. My rzeczywiście z mamą już nie mamy siły do ojca z siostrą. Ojciec cały czas wynosi coś na ten bazar. Mama kupuje nowe rzeczy do domu. Ojciec cały wynosi, mama kupuje, ojciec i tak w kółko. Był nawet taki moment, że w teatrze, w którym grał, na jeden spektakl raz przyszedł i próbował sprzedawać widzom w czasie spektaklu różne rzeczy. No cóż, martwimy się. Myślę, że pana ojciec cierpi na syndrom sprzedażoholizmu. Etiologia tego zespołu nie została jeszcze zbadana, ale objawia się to tym, że osoba ma wewnętrzny przymus sprzedawania. Terapią w takim przypadku może być zabawa w sklep, gdzie chory jest kupującym klientem. Odwrotność zakupoholizmu. Mhm. O, a właśnie tak? A propos... Ja mam tu... Przyniosłem taką torbę właśnie kranów z naszej kuchni z łazienki. Zabrałem ostatnio ojcu, że któryś z panów kupi.
tanio. Znaczy, to bardzo ciekawe, co pan mówi. Proszę państwa, w takim razie zobaczmy, co słychać na reklamie na Księżycu. Materiał prosimy, telewizor. Niebieski, czerwony. Proszę, że to jest dziedziczne. Bardzo ładne, ciekawe, co jest. Niestety niebezpieczeństwo. Proszę się uspokoić. Już.